Janusz był prezesem IPN-u w tamtym czasie. W związku z tym cały pomysł związany z próbą poruszenia opinii społecznej, zwrócenia uwagi na problem jako istniejący, wziął się z tego, żeby zaangażować do tych działań no jedyne narzędzie, jakie wtedy było do naszej dyspozycji, czyli Instytut Pamięci Narodowej. W latach 90. była fala zmian ulic, ale takich zmian, które wtedy uznawano za oczywiste, czyli powyrzucano Leninów, powyrzucano, w zależności od tego, kto co uważał za oczywiste, powyrzucano Bierutów, ale też nie ze wszystkich miejscowości. Mit Świerczewskiego, ukształtowany w PRL-u, działał w ten sposób, że uznano, że to jest po prostu taki generał, co się kulą nie kłaniał. I w jednych miejscowościach likwidowano takie ulice, a w setkach innych nie dotykano. Czyli tak jakby dostała w III Rzeczpospolitej nowe życie propaganda z czasów PRL, całkowicie fałszywie przedstawiająca bohaterów, kreująca swoich bohaterów jako rzeczywistych bohaterów. I w latach PRL-u, w latach już po PRL-u, no, zyskiwali oni w ten sposób, jako patroni ulic między innymi, status rzeczywistych bohaterów. Bo państwo polskie mówiło, tak, ta ulica nam nie przeszkadza. W związku z tym kiedyś rozmawialiśmy o tym z Januszem, już jako prezesem IPN-u na Reformackiej w Krakowie. I on od razu uznał, że to rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić, że to jest problem, który powinien być ruszony, ponieważ on doskonale rozumiał argumenty, które chciałem też przedstawić, że to jest schizofrenia. Schizofrenia nie jest czymś, na czym można zbudować podstawę etosu państwowego. Schizofrenia w podejściu do pamięci narodowej. Nie może być tak, że oprawcę z Auschwitz celebrujemy razem z człowiekiem zamordowanym w Auschwitz. Bo my nie tylko wtedy pokazujemy, że nam tak naprawdę na tej pamięci nie zależy, ale wręcz obrażamy pamięć tej ofiary przez to, że celebrujemy kata. W związku z tym wydawało się oczywiste, że jeżeli Polska ma mieć pamięć, która zasługuje na nazwę pamięci przez duże P, a Instytut Pamięci Narodowej stoi, takie są jego zadania ustawowe, na straży tej pamięci, w związku z tym Instytut Pamięci Narodowej powinien spróbować poruszyć sumienia po tym, jak przez kilkanaście lat po tej fali pierwszych zmian z początku lat 90. nic się nie działo i ludzie się przyzwyczajali, że ci bohaterowie, których państwo pokazuje jako akceptowalnych w wolnej Polsce, to są prawdziwi bohaterowie. Tymczasem mieliśmy tam stalinowskich ministrów sprawiedliwości, mieliśmy tam ludzi odpowiedzialnych za wyroki śmierci na Armii Krajowej, mieliśmy tam zdrajców, którzy działali przeciwko niepodległości Polski. Mieliśmy tam zdrajców, którzy działali przeciwko niepodległości Polski już nie tylko w czasie wojny, ale również w okresie międzywojennym, jak Michał Rzymierski. W związku z tym dla Janusza Kurtyki było oczywiste. Nie możemy być wobec tego obojętni. On sam nie widział wcześniej, że to nie są incydentalne miejsca, że takich miejsc są setki w całej Polsce, a kiedy usłyszał o tym, że to ma wymiar niejako ogólnopolski, uznał, że powinniśmy wykorzystać narzędzia, jakie mamy. A te narzędzia były bardzo niewielkie. To znaczy, mogliśmy pisać apele odwołujące się do poczucia odpowiedzialności władz lokalnych za przekaz, jaki pozostawia się społeczeństwu. Odwoływaliśmy się do poczucia odpowiedzialności za pamięć narodową, do poczucia szacunku dla ofiar totalitaryzmów. Dlatego pisaliśmy pisma, które
w związku z brakiem narzędzia prawnego, bo ustawa nam nie dawała możliwości nakazania komukolwiek czegokolwiek, przygotowywaliśmy pisma, które były, można powiedzieć krótko, apelem o przyzwoitość i o szacunek. I dla historii, i dla ofiar totalitaryzmów, ale też dla nas samych, jako społeczeństwa, jako Polaków, odwoływaliśmy się też do szacunku dla władz publicznych, do samych siebie. Prawda? Bo jeżeli firmujemy kłamstwo, to znaczy, że nie zależy nam na prawdzie, a jeżeli nam nie zależy na prawdzie, to znaczy, że nie ma tej kategorii w ogóle w naszym podejściu do spraw publicznych. Błyskawicznie Janusz uznał, że będzie formalnie podpisywał każde pismo oddzielnie kierowane wprost do samorządów. Czyli uznał, że trzeba, że będziemy rzeczywiście przygotowywać indywidualne informacje, noty historyczne na temat poszczególnych patronów w poszczególnych miastach. Z takim samym szacunkiem, traktując małą miejscowość gdzieś tam w województwie zachodniopomorskim, jak i Warszawę, czy jakieś duże miasta, które, na których czele stoją prezydenci. Uważaliśmy, że odwołanie się do szacunku dla pamięci ofiar, odwołanie się do poczucia przyzwoitości i takiego podstawowego obowiązku władz publicznych w tym zakresie będzie mogło przynosić skutki i przynosiło skutki. A czasami nie przynosiło skutków. Janusz doskonale rozumiał to, że trzeba uderzać w ściany, które nawet jeżeli nie pękają, to powoli naruszane zostają ich struktury. W ściany, które są ścianami niepamięci, są ścianami lekceważenia pamięci narodowej, między innymi. W związku z tym nie przejmowaliśmy się tymi samorządami, gdzie, nie czarujmy się, byli wybierani różni ludzie, tak? Niektórzy mieli przeszłość jeszcze z czasów lat 80., niektórzy byli działaczami SLD. Chodziło o to, żeby jasny i prosty przekaz był tym przekazem, z którym oni muszą się zderzyć, że jest coś nie tak. Nie mieliśmy pretensji do mieszkańców, bo to władze publiczne odpowiadają za to, że mieszkańcy mieszkają na ulicy Świerczewskiego i nikt im nie tłumaczy, że to nie był bohater walk o niepodległość Polski, tylko komunistyczny sowiecki generał, który wypełniał rozkazy Stalina i który też podpisywał wyroki śmierci na żołnierzach Armii Krajowej. To staraliśmy się tłumaczyć. W każdym miejscu, gdzie widzieliśmy konieczność wskazywania, że pomniki wdzięczności, na przykład pomniki wdzięczności ku czci Armii Sowieckiej, są nie do pogodzenia z naszą wiedzą o historii Polski. W każdym z takich miejsc staraliśmy się wskazywać to, że jest to obraźliwe dla wiedzy historycznej, dla pamięci o tym, co Polska, czego Polska doznała z rąk Związku Sowieckiego w wyniku II wojny światowej, że jest to obraźliwe dla naszych tradycji walk o niepodległość, jeżeli wciąż tolerujemy pomniki wdzięczności dla tych, którzy nas zniewolili. Też Kurtyka doskonale rozumiał przekaz z tego wychodzący, mówiący o tym, że jeżeli dzisiaj potrafimy dziękować za zniewolenie w przestrzeni publicznej, stawiając, utrzymując pomniki tego typu, to znaczy, że wydajemy też komunikat na przyszłość, że Polskę można zniewolić, a naród polski nie będzie o tym pamiętał, nie będzie tego piętnował, tylko będzie dziękował tym, którzy nas zniewalają. To samo dotyczyło dyskusji historycznych, gdzie mówiliśmy o tym, że nie można nazywać
wyzwoleniem tego, co się stało w latach 44-45, bo słowa mają znaczenie. Jeżeli nazywamy wyzwoleniem, a wyzwolenie znaczy dać komuś wolność, niepodległość, nie ma innego znaczenia tego słowa. Jeżeli nazywamy wyzwoleniem zajęcie przez Związek Sowiecki po raz kolejny w 44 roku połowy Polski, niemal połowy Polski, wcielenie jej do Związku Sowieckiego, jeżeli nazywamy wyzwoleniem zniewolenie całej reszty Polski, to znaczy, że podważamy cały sens etosu Armii Krajowej, etosu naszego dążenia do niepodległości od lat 40. aż po rok 89. Bo skoro zostaliśmy obdarzeni wolnością i niepodległością, to znaczy, że buntowanie się społeczeństwa przez lata komunizmu było buntem przeciwko własnemu, suwerennemu i niepodległemu państwu, a nie przeciwko wydmuszce, marionetce Związku Sowieckiego stworzonej przez Stalina. Wiemy, że to była marionetka. Wiemy, że Armia Krajowa walczyła o niepodległość. Wiemy, że Stalin doprowadził do tego, że Polska, która od 1939 roku walczyła o niepodległość, została wyrzucona z grona państw, które mogły tą niepodległością się cieszyć w wyniku II wojny światowej. I Kurtyka doskonale rozumiał, że to nie jest jakiś dodatkowy temat, marginalny. To nie jest jakiś dodatek do tego, co mówimy o pamięci narodowej, ale jest to fundament całej naszej opowieści o walce o niepodległość, o wolności, o tym, że warto było walczyć o państwo, które na początku lat 90. stało się państwem wolnym i niepodległym. Janusz Kurtyka uważał, że żadne zapisy ustawowe, które obligują nas do opisywania zbrodni, ale też do ścigania zbrodni popełnionych w latach totalitaryzmów, nie są czym zapisem ustawowym, nad którym można przechodzić do porządku dziennego. To była jego autentyczna troska, żebyśmy mogli, mimo niesprzyjających warunków w otoczeniu prawnym bardzo często, żebyśmy mogli doprowadzić do stawiania rzeczy przez postawionych na głowie z powrotem na nogi. To znaczy, żebyśmy mogli wskazać oprawców i skazać oprawców. Żebyśmy ich nie tylko nazwali po imieniu, ale żeby podstawą funkcjonowania wolnego państwa było takie elementarne poczucie sprawiedliwości. Bo my zapomnieliśmy, jak wielką, tutaj użyję tego terminu prawnego, szkodliwością społeczną jest to, że Polska w latach 90. nie zajęła się skutecznym ukaraniem wszystkich zbrodniarzy, wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie fizyczne, ale też za działalność przeciwko niepodległości państwa polskiego. To, że skazano takich ludzi jak Humer, to było pozytywnym sygnałem, ale pozwolono w spokoju dożyć swoich dni nie w więzieniu takim ludziom jak Kiszczak, takim ludziom jak Jaruzelski, którzy z własnej nieprzymuszonej woli postawili wszystko na jedną kartę, kartę kariery w służbie totalitarnego Związku Sowieckiego, w służbie, którą realizowali na terenie PRL, biorąc odpowiedzialność za to, co przyniosło również przelew krwi wielokrotnie w okresie PRL-u. To nie Jaruzelski i Kiszczak to nie tylko stan wojenny. To jest cała kariera od lat 40. aż po lata 80. Więc to nie chodziło tylko o dyskusję o tym, co było prawdziwym celem wprowadzenia stanu wojennego, aczkolwiek prawda o tym była szczególnie ważna.
To znaczy, żebyśmy pokazali, że to nie jest tylko słowo przeciwko słowu, że mamy dokumenty, które ujawniają to, czego, co przypuszczaliśmy, ale nie wiedzieliśmy w latach 80., a nawet ujawniają o wiele więcej. Więc tak jak mówią konwencje międzynarodowe o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości, karanie skuteczne zbrodni, karanie działalności przeciwko własnemu państwu i właściwie własnemu społeczeństwu jest nie tylko podyktowane chęcią odwetu, ale jest warunkiem wychowywania społeczeństwa w duchu poczucia sprawiedliwości, wychowywania nowych pokoleń w duchu szacunku dla sprawiedliwości, która polega na tym, że zbrodnie popełnione będą ścigane. Bo jeżeli państwo mówi, to nieważne. Jeżeli państwo niepodległe mówi, a dobrze, niektóre zbrodnie były 20-50 lat temu, ci ludzie już nie żyją, więc się nimi nie będziemy zajmować. To znaczy, że państwo nie wypełnia swoich obowiązków wobec obywateli, którzy zostali ofiarami zbrodniczych, najeźdźczych systemów, ale też podcina gałąź, na której siedzi. Dla mnie jest kłopotem wskazać, co jest najważniejsze. Dla mnie pierwszym takim ważnym doświadczeniem współpracy z Januszem Kurtyką na Niwie Historii był początek lat 90., kiedy przygotowywaliśmy, kiedy on starał się nadać nowe życie zeszytom historycznym WiN-u, tak aby było to czasopismo rzetelne, pokazujące prawdę o najnowszych dziejach Polski, a ja starałem się przygotowywać artykuły na temat lat 40. Wtedy pisałem o zgrupowaniu partyzanckim Błyskawica, wtedy pisałem o oddziałach prowokacyjnych tworzonych przez UB i KBW. I to było ważne, że rozmawialiśmy o tych sprawach jeszcze na wiele lat, zanim powstał IPN, rozumiejąc, jak ważne jest wprowadzanie do przestrzeni nauki, ale też do przestrzeni świadomości wiedzy, prawdy, faktów związanych z tym, co rzeczywiście się działo w latach komunizmu w Polsce. Później Janusz był dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To on mnie ściągał do pracy w IPN-ie. To z nim rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu Pamięci Narodowej. Później z nim miałem przyjemność współpracować w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, przepraszam, powtórzę, w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego WiN, które miało nawiązywać do tradycji zrzeszenia WiN zniszczonego przez komunistów w latach 50. W odniesieniu do tych zagadnień, czyli tych inicjatyw, które Janusz podejmował, czyli przywracanie właściwego miejsca pamięci narodowej, właściwego, nierozumianego jako nasze czy wasze, właściwego, czyli opartego o szacunek dla prawdy historycznej. Bo Janusz nigdy nie oczekiwał, że będziemy cokolwiek ubarwiać. On bardzo często powtarzał, pisz jak było. Nawet jeżeli były negatywne jakieś aspekty, bo było różnie. Tam, gdzie jest walka nieregularna, gdzie jest podziemie, tam bywa różnie. Ludzie schodzą na złą drogę. Ludzie, którzy byli szlachetni, stają się zdrajcami albo popełniają jakieś zbrodnie, albo schodzą na
manowce jakiegoś życia pod wpływem różnych zjawisk. Zdarza tak się, ale to nie zaprzecza temu głównemu nurtowi walki o niepodległość, wypełnionemu przez tysiące ludzi, którzy właśnie nie ulegli, którzy walczyli z poświęceniem o wolność i w latach II wojny światowej i w okresie powojennym. I dlatego Janusz rozumiał, że prawda o tym marginesie, który gdzieś zszedł na złą drogę, jest potrzebna, tak samo jak prawda o tych wszystkich, którzy zachowali postawę, która dzisiaj może być wzorcem uniwersalnym i w Polsce, i na zewnątrz, może być ponadczasowym wzorcem. Prawda o jednym i o drugim jest prostym podkreśleniem tego, co jest wzorem do naśladowania, w odróżnieniu od tego, co nie jest wzorem, kiedy ktoś zejdzie z azymutu, który oznacza wartości, o które Polacy walczyli. Więc w tych wszystkich działaniach Janusz Kurtyka, czy to były projekty związane z docieraniem do świadomości samorządów i mieszkańców lokalnych społeczności, czy to były jakieś programy telewizyjne jak Cienie PRL-u, które Janusz chciał, aby IPN robił z Bronisławem Wildsteinem, czy to były działania naukowe. Zawsze jego pytanie było proste. Czy jesteś gotów, żeby przeorać to po to, żeby napisać prawdę? Nie pisz tak, żeby było ładnie. Napisz tak, jak było. Kiedy Janusz pojechał do Warszawy, został prezesem i wracał do Krakowa, często nas pytał o proste rzeczy. No, gdzie są książki? Gdzie są książki, które opisują kolejne rzeczy? On nie mówił, jakie one mają być. On mówił, one mają być takie, które będą opisywały rzeczywistość taką, jaką ona była. Z utrzymaniem proporcji, kontekstu, z prawdą o tym, co było dobre, co było złe, bo tylko prawda jest ciekawa. To nie jego powiedzenie, ale można powiedzieć, że on tej zasadzie był wierny.